pokazał, że No nie chcą się. dokładnie, no dużo ludzi wymagało od niego, żeby zaśpiewał tam Bandytę na przykład, nie? No bo to wiadomo, że każdy zna ten No numer, nie? tak, no tak. I po prostu z racji tego, że są przemainstreamowane i turbo przehypowane te numery, no artyści po prostu, wiesz, no, są zamuleni już jakby z tym utworem i nie chcą go nawijać, nie? Bo nie biorą pod uwagę tego, że w momencie, gdy mają słuchacza, co innego, gdyby ten koncert był z Afryką, nie? Że ktoś się może wejść, sobie No posłuchać, tak, osoba na no to przykład powiem. wtedy powie, nie, już jestem zmęczony, idę, nie? Wtedy nie można mieć do niego pretensji, bo oprócz tego braku szacunku do widza, do swojego słuchacza, no to tam nikt nic nie stracił, nie? W momencie, gdy słuchacz kupuje bilet tam za 5 dych, 7 dych, 8 dych, no to on jednak płaci za te show, a sobie dostaje pieniądze, nie? No tak. Więc w tym momencie już jest w chmurce jakiś biznes i należy się wywiązać z pewnych obowiązków, nie? To akurat stricte emocjonalnych artysta widz, nie? Nie wiem, jak widziałeś w ogóle Tak, artystę widziałam sam? tą akcję, tak, widziałam. Tam ludzie byli oburzeni, nie, tą sytuacją. No wiadomo, no, to jest artysta, tak, więc nie zawsze masz dzień, ale jednak koncert, ludzie zapłacili, to tak nie powinno wyglądać, nie? No tak. Także słabo. Tak jak już do pracy, dole wychodzę dzisiaj z korfą, nie chcę mi się siedzieć przed komputerem, nie? No tak, to...